Olimpiady specjalne to ogólnopolski ruch, który ma na celu organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Bolesławcu animatorzy tego ruchu skupieni są wokół powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych. I przy nim też działa klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk, którego przewodniczącym jest Waldemar Krzemiński. No po raz trzeci Bolesławiec organizuje Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Pierwszy taki turniej odbył się w 2013 roku, w 2016 drugi i w 2017 w tym roku jest trzeci taki turniej organizowany w Bolesławcu, a ogólnie jest to dziewiąty Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych i ten turniej jest jednocześnie kwalifikacją do letnich ogólnopolskich igrzysk olimpiad specjalnych w 2018 roku. Olimpiady specjalne były w Bolesławcu organizowane także w innych dyscyplinach sportowych. Zawsze mają uroczystą oprawę, którą rozpoczyna wprowadzenie flagi olimpijskiej i hymn. Ślubowanie w imieniu wszystkich sportowców złożył Tomasz Bochenek z bolesławskiego olimpijczyka, a turniej otworzyła dyrektorka szkoły specjalnej. Otwiera dziewiąty dolnośląski turniej tenisa stołowego olimpiad specjalnych. Wszystkim zawodnikom życzę sukcesu. Zawody odbyły się w zawsze gościnnej sali sportowej drugiego gimnazjum samorządowego. Gospodarze zafundowali przybyłym program artystyczny wykonany przez uczennice. Tegoroczna olimpiada w Bolesławcu była rekordowa pod względem liczby zawodników. Niektóre z klubów olimpijskich to już znani w mieście goście, ale niektóre zawitały tu po raz pierwszy. Ja się bardzo cieszę, bo turniej tenisa stołowego w ramach olimpiad specjalnych Dolnośląski stał się już wizytówką Bolesławca. Odbywa się już dziewiąty raz. Mam wrażenie, że drużyn, które biorą udział w tych rozgrywkach, jest coraz więcej uczestników. No, robi się z tego jedna z bardziej wyrazistych, widocznych imprez sportowych miasta Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego. To cieszy. Bolesławiecki turniej to poza rangą wojewódzką, jeśli chodzi o rozgrywki tenisowe, także kwalifikacja do Olimpiady Krajowej, która odbędzie się w przyszłym roku. Szanse na udział w niej mają też bolesławianie. Jestem zawodnikiem klubu olimpijczyk Bolesławiec. Ja chciałem oczywiście, że ja w 2013 roku pierwszy raz grałem tenisa stołowego tutaj w Bolesławcu. W 2014 roku w Bydgoszczy zdobyłem srebrny i brąz. W 2013 roku zdobyłem pierwsze miejsce. W 2016 roku zdobyłem srebrny. I w tym roku, i w 2017 roku muszę to wygrać i postaram się dobrze wygrać. W przypadku olimpiad specjalnych trudno mówić o faworytach. System wyrównywania szans wszystkich zawodników z różnymi niepełnosprawnościami jest bowiem dość skomplikowany. Zawodników mamy i takich, którzy trenują już od lat 5 tenis stołowy i występowali 4 lata temu w 2014 roku na letnich igrzyskach olimpiad specjalnych. I mamy zawodników, którzy trenują krócej. Troszkę trudno mówić o szansach w olimpiadach specjalnych z racji skomplikowanego systemu doboru grup startowych, gdyż zasada jest taka, że w grupach powinni występować zawodnicy o bardzo zbliżonych możliwościach. Turniej przebiegał w atmosferze fair play. Uczestnicy mieli wielką frajdę i było to widać na sali. O sportowych wynikach tych zawodów poinformujemy w najbliższym czasie.